Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia Telewizji Wałbrzych, profesor Robert Wiśniowski, rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Dzień dobry, ekspert marketingu politycznego. Dzień dobry. Bo o tym też porozmawiamy. Dzień dobry wszystkim Państwu widzącym, słuchającym i będącym online. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Która to już nazwa uczelni i ile jeszcze będzie nowych? Panie redaktorze, no za moją sprawą trzy nazwy, a właściwie dwie, dlatego że pierwotnie wszystkie uczelnie tego typu nazywały się państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi. Później doszliśmy do wniosku, że warto i skrócić nazwę i jednoznacznie się określić, czyli Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa. Ale dzisiaj ze względu na zmiany ustawowe dostaliśmy możliwość przemianowania i mam nadzieję ostatecznego na Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. To brzmi dumnie, Wałbrzych ma Akademię, bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że z pożytkiem dla całej aglomeracji. To zanim przejdziemy do spraw globalnych, o co chciałem spytać, spytam o budowę sali gimnastycznej Akademii Nauk Stosowanych. Jak idzie i kiedy się ta inwestycja zakończy? Bo to jest jedna z największych inwestycji uczelni. To jest bardzo duża inwestycja, sięgająca kwotą ponad 30 milionów złotych, na którą mamy pełne dofinansowanie w ramach środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jesteśmy również zabezpieczeni pod względem formalnym. No i liczymy, że pierwsza gra w piłkę różną i każdą, no, rozpocznie się na koniec już tego roku 2023 Anno Domini. To dość szybko i sprawnie musi iść ta... Na razie tak, nie mamy żadnych terminowych zwłok. Współpraca z inwestorem idzie dobrze, więc no tylko chuchać i dmuchać i odpukać, jak to mówią, w niemalowane drzewo. Ale to, co widzimy już dzisiaj nawet, to jakby dużą chęć okolicznych klubów, które zgłaszają się do nas, podpisujemy porozumienia z nimi, właśnie chociażby o współpracy w zakresie realizacji różnych przedsięwzięć sportowych, ale i widzimy, że wzrasta mocno na naszym terenie aglomeracji wałbrzyskiej potrzeba kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów personalnych, trenerów fitness, osób, które zajmują się, bym powiedział, rozwojem fizycznym człowieka. My mamy też dietetykę. Zajmujemy się oczywiście i kwestią żywienia tego człowieka. Nauki o zdrowiu, bo i między innymi pielęgniarstwo i drugi stopień pielęgniarstwa, który będziemy realizowali, bo wystąpiliśmy do ministra o to. Więc chcemy zbudować, bym powiedział, taki układ kierunków, które by zajmowały się mieszkańcem, człowiekiem, biorąc pod uwagę, że się starzejemy. Ale to jasne, ale to tak się zmienia rynek pracy w naszym regionie, że trzeba więcej na rynku dietetyków, trenerów fitness, fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? To oczywiście, to idzie w tym kierunku. Tutaj te wszystkie działania związane właśnie z opieką nad człowiekiem, profilaktyką, wskazywaniem, jak żyć i to dłużej żyć, bo przecież mówimy o tym, że chcemy w dobrym komforcie i dobrostanie funkcjonować jak najdłużej. No to jest konieczność dzisiejszych czasów. No zresztą tak jak to widzimy w całej Europie Zachodniej. To już nie potrzebujemy pracowników zakładów w strefie ekonomicznej, techników, inżynierów i tak dalej, i tak dalej? Też. Tylko że proszę zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach dzisiaj ta rozwijająca się strefa ekonomiczna ma swoje know-how. Buduje, bym powiedział, te teamy, czyli zespoły w oparciu też o własne kwalifikacje. My często współpracując chociażby ze strefą naszą, tutejszą, specjalną, wałbrzyską, dowiadujemy się, że i strefa myśli o
edukowaniu, o kształceniu swojej kadry w sposób profesjonalny, ale kierunkowy. To, co my możemy zrobić, to przygotować jak najlepiej się da kadry administracyjne, zajmujące się zarządzaniem, logistyką, czy mówiące w języku angielskim, bo chociażby mamy Business English, w sposób taki, żeby one, bym powiedział, dość swobodnie i elastycznie starały się wejść w klimat poszczególnych firm, które mają bardzo różną specyfikę i produkcyjną, i technologiczną. To trzeba sobie zdać sprawę. Chociażby gdy dzisiaj wchodzi duża kampania pod tytułem Mercedes, prawda, też do strefy przy Wałbrzyskiej, to też wiemy, że produkcje tamtejsze bardzo często wykraczają poza te standardy, które my jesteśmy w stanie nauczać, bo one też wynikają z pewnej tajemnicy handlowej i tych sieci technologicznych, które tam się bardzo specyficznie, no i bardzo specjalistycznie rozwijają. Ilu absolwentów i w jakich dziedzinach uczelnia przygotuje do pracy na wałbrzyskim rynku? W tej chwili mamy do czynienia z liczbą około 1000 studentów studiujących na wszystkich naszych kierunkach. Było wcześniej więcej, kiedy mówiliśmy o tak zwanym deficycie wykształcenia, kiedy to rodzice, ojcowie, matki, a nawet i starsi chcieli podnieść swoje kwalifikacje i studiowali na studiach niestacjonarnych. Dzisiaj widzimy, że różnice wiekowe pomiędzy studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są minimalne. Ci niestacjonarni zdają sobie sprawę, że praca no, już daje jakiś zarobek, daje jakąś pozycję ekonomiczną, ale bardzo często ci młodzi ludzie chcą pomóc w rodzinach, prawda? Chcą wesprzeć swoich rodziców. Natomiast ci stacjonarni, no to znowuż wiem, że też chcą skończyć. I to może dobre jest, że jest ten tryb, proszę Państwa, 3+2, prawda? Że już po trzech latach tak zwanego bachelor, czyli tego licencjatu, mogą iść do pracy. A później mogą dalej studiować, tak jak pan redaktor mówi, na studiach magisterskich. Droga jest dzisiaj bardziej rozszerzona, otwarta i pełna naprawdę świetnych, czasami ryzykownych, ale i czasami dających świetną pozycję na rynku opcji i scenariuszy. A jak posiadanie wyższego wykształcenia uzyskanego w Wałbrzychu, takiego specjalistycznego, przekłada się na zarobki? Co daje skończenie wyższej uczelni? Co daje skończenie Akademii Nauk Stosowanych? My mamy taki przelicznik, którym się kieruje ministerstwo. On śledzi losy ekonomiczne absolwentów i jak przyglądam się mapie Polski, to widać jednak mimo wszystko pewne różnice wynikające właśnie z położenia tych absolwentów w ramach tej mapy Polski, która jest bogatsza, jeżeli sobie popatrzymy na Mazowsze, jeżeli sobie popatrzymy na duże miejscowości, stołeczne, prawda? Nie tylko Warszawę, ale Wrocław, Gdańsk czy Kraków. I tam te zasoby i sposoby zarabiania są o wiele większe i lepsze. Natomiast jeżeli chodzi o aglomerację wałbrzyską, my jesteśmy w porównaniu gdzieś mimo wszystko w tych średnich zakresach. No nie tak bym powiedział zasobny, gdybym porównał na Dolnym Śląsku chociażby losy absolwentów w Wrocławiu czy w Legnicy. Tak, ale wielu absolwentów, wielu mieszkańców naszego regionu, naszej aglomeracji pracuje we Wrocławiu, tak? Emigruje. Emigruje, jest to emigracja zarobkowa. Oby z założenia była to emigracja czasowa i oby to była sytuacja, w której to dalej ten wykształcony młody człowiek pozostawał w tejże aglomeracji. Proszę zwrócić uwagę, jak i
inne duże stolice, duże miasta, Rotterdam, Amsterdam, Barcelona, dbają o tak zwanych diamenty, czyli o młodych ludzi, którzy mają szersze, inne może, nie szersze, bo nie chcę porównawczo oceniać, ale inne podejście do życia. Może są bardziej ryzykowni, ale może bardziej przez to twórczy i kreatywni. My musimy robić wszystko, by zatrzymać naszą młodzież. Wałbrzych dba pańskim zdaniem o swoje diamenty? Ja myślę, że coraz bardziej. Gdybym miał porównywać Wałbrzych 10 lat temu, 15 lat temu i dzisiaj, to bym powiedział... Idzie w bardzo dobrą stronę. Idzie w bardzo dobrą stronę. Rada przy prezydencie młodzieżowa. Nowe, bym powiedział, inwestycje w zakresie leisure tam, czyli rozrywki, sportu. Kwestie związane z promowaniem szkół średnich, prawda, i techników, gdzie już zwracamy na młodzież, którą możemy traktować jako młodzież pracująca prawie. Więc to są te elementy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście pilnujmy, nazwijmy to w tej kategorii biznesu, tych stałych abonentów. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że są ci młodzi, oni powinni mieć miejsce do pracy, oni powinni mieć mieszkanie, oni powinni tutaj znajdować swoje miejsce, mówić, że tu żyje mi się fajnie. To, co często badają miasta, jak się czujesz w tym mieście, jak współpracujesz, gdzie chodzisz w czasie wolnym, czy spędzasz miło czas z innymi rówieśnikami. To są pytania dzisiaj najważniejsze, nawet jak do pracy idzie pracownik, to dzisiaj też nie pyta tylko o pieniądze, ale pyta o to, jak pracodawca organizuje mu dodatkowe wolne, czy są jakieś dodatkowe atrakcje w postaci wyjazdów, w postaci spotkań integracyjnych. A pańskim zdaniem, pańscy studenci jak się czują w Wałbrzychu? I to jest chyba najlepsze pytanie, panie redaktorze. Bo ja uważam, że właśnie ci studiujący w Wałbrzychu dzięki dzisiaj tej, bym powiedział, przychylności władz, dyrektorów szkół, dyrektorów różnych zakładów, ale przede wszystkim mieszkańców, gdzie mówi się, że Wałbrzych ma akademię, gdzie mówi się, że tu jest życie studenckie, akademickie, gdzie tu wyjdzie, mam nadzieję, wreszcie młodzież i poprosi pana prezydenta w czasie juwenaliów o klucze do magistratu, że to jest sedno, że to jest jądro każdego rozwijającego się miasta. No, zobaczymy, czy pan prezydent te klucze odda. To jest inny temat. A ja chciałem jeszcze pana spytać, co panu zostało w głowie z wizyty i z przemówienia prezydenta Joe Bidena w Warszawie? No oczywiście wszyscy sobie to wzięliśmy do serca. Wszyscy zwracamy uwagę na to, co sam prezydent Stanów Zjednoczonych zrobił. Nie tylko z wizytą w Warszawie, ale z wizytą w Kijowie, prawda, na Ukrainie, u samego boku prezydenta Zełenskiego. Myślał pan o tej wizycie w Kijowie prezydenta Bidena jako ekspert marketingu politycznego, że to był majstersztyk? To było świetne zagranie. To naprawdę było świetne, choć karkołomne i ryzykowne. Jak dobrze wiemy, mogło się różnie w tych nawet najczarniejszych, jak mówią, scenariuszach zakończyć i doprowadzić do jeszcze większej eskalacji i to już na poziomie mocarstwowym. Natomiast tak się nie stało. Myślę, że ten zabieg Białego Domu, ażeby wykonać telefon na Kreml w związku z wizytą w ostatniej chwili, też zamroził jakiekolwiek możliwości działania agresyjnego czy ofensywnego. Natomiast jeżeli chodzi o przekaz dla
całego, tak jak to mówimy dzisiaj, świata nowoczesnego, XXI wieku, no to jest chyba przekaz jednoznaczny, prawda? Tu nie ma mowy o tym, ażeby jedno państwo w taki sposób atakowało drugie państwo. Biden jest liderem zachodniego wolnego świata? Pokazał to w Warszawie? To oczywiście, że tak. Gdyby nawet nie było tej sytuacji, wiemy, że jest to mocarstwo najsilniejsze. Ale ja uważam, że w tym układzie oczywiście potęgi Stanów Zjednoczonych gdzieś mimo wszystko wziąłbym pod uwagę duet, czyli myślę o Zełenskim. To jest bohater XXI wieku, to jest przywódca, który faktycznie pokazał, jakim się jest przywódcą w sytuacji najwyższego zagrożenia związanego z utratą życia, prawda? Więc widzimy też zresztą jego zmianę w kontekście nie tylko ubioru, bo to jest norma, no trzeba inaczej wyglądać, trzeba się wtopić w tłum, trzeba być zbliżonym też do takiego stroju, bym powiedział, trochę wygodnego, a z drugiej strony polowego. Nie chodzi się w marynarkach i w białej koszuli, tak, podczas wojny? Nawet jeśli się jest prezydentem? Nawet jeśli się jest prezydentem. To jest przywódca, który ma reagować na każdą i w tym przypadku najtrudniejszą sytuację, jaką ma Ukraina, prawda? Od momentu jej wyzwolenia, więc i Majdanu. Natomiast to, co się dzisiaj bierze pod uwagę, to już chyba nie tylko sam stan ducha, bo to, co zrobił Biden, to z całą pewnością podniósł narody na duchu, bo my nie myślimy tylko o Ukrainie, my myślimy też o Mołdawii, my myślimy o Gruzji, ale my myślimy tak o Armenii, my myślimy też o północnych krajach nadbałtyckich, prawda? Litwie, Łotwie, Estonii. Myślimy też o tych, którzy znaleźli się dzisiaj w NATO, prawda? Czyli krajach skandynawskich. Więc tutaj cała Prybałtyka, cały basen Morza Bałtyckiego oglądał, i to słusznie, z wielką atencją i wsłuchiwał się w słowa Bidena, które nie cichły i które właściwie miały być w moim rozumieniu powtórzeniem tego, co zostało powiedziane zaraz po wybuchu tej agresji, oczywiście wprost trzeba powiedzieć, wojny. Kijów się trzyma, trzyma głowę wysoko, a przede wszystkim jest wolny. I to jest nasz zasadniczy, naszej całej struktury NATO, ale i też nazwijmy naszego porządku międzynarodowego zasadniczy cel. Rosja zapłaci cenę za swoje zbrodnie. Nigdy nie napadnie na Polskę ani na inny kraj. Dzisiaj wiemy jedno, że nie jest to takie proste, jakby się komukolwiek wydawało. Tutaj wielkość armii pod względem liczebnościowym nie przynosi efektów. My zdajemy sobie sprawę, jaki to był żołnierz, prawda? Na początku może ten bardziej przygotowany do walki w terenie, prawda? W polu bitwy, ale później wiemy, że przychodzą tam osoby, które nic nie mają wspólnego, a po drugie nie zdają sobie nawet sprawę z celu strategicznego, z założeń tej dla niektórych rozumianej bratobójczej wojny. Więc to było widać nie tylko w tych, bym powiedział, kradzieżach sklepów i domów, gdzie mówiliśmy o tych pralkach i lodówkach, ale również to było widać w strojach, prawda, w tym, jak to wojsko wygląda. No a wygląda bardzo słabo, no jest nieprzygotowane, no i oczywiście uzbrojone tak naprawdę w stare, jeszcze radzieckie, bym powiedział, urządzenia i maszyny. Czy w pańskiej ocenie Zachód utrzyma jedność?
Co do tego nie mam wątpliwości dzisiaj, panie redaktorze. Gdyby mi pan zadał pytanie rok temu, to bym powiedział, nie wiem, to wielka próba dla NATO, które zamroziło się, które przestało, bym powiedział, efektywnie funkcjonować. Dzisiaj mamy cel, dzisiaj się okazało, że to mocno scaliło, no ale tym, bym powiedział, głównym łączącym mimo wszystko jest prezydent Biden, prawda, który jednoznacznie komunikuje na poziomie światowym, że trzeba tę sytuację udusić, zgasić, zamknąć, że tak w państwach demokratycznych nie może być. I to było wielkie zaskoczenie dla samego Władimira Putina, sądzę. To jedna z, ta jednoznaczność, prawda? No i tutaj dlatego też pytamy, no co będzie, bo w końcu też będą zmieniały się rządy, prawda? Będziemy mieli też wybory i u nas, ale i będziemy mieli wybory, nazwijmy to, w Stanach Zjednoczonych, prawda? To nie tylko te śródokresowe, prawda, które zmieniają ten skład Izby Reprezentantów, ale i również prezydenckie. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Profesor Robert Wiśniowski, rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ekspert wizerunku marketingu politycznego, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Hojnowski. Dziękuję. Kłaniam się serdecznie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.